Niektórzy z filozofów medycyny mówią, że funkcjonowanie człowieka odbywa się w takich trzech zupełnie odmiennych stanach świadomości czy odmiennych stanach bytu. Czuwanie, kiedy czuwa mózg, czuwa ciało, sen non rem, kiedy śpi mózg i śpi ciało, i sen rem, kiedy ciało śpi, a mózg bardzo aktywnie pracuje, po swojemu, uwolniony od ciała. To jest inna chemia mózgu, inne receptory, inne szlaki metaboliczne, inne zupełnie struktury. Tak jak gdybyśmy mieli trzy takie odrębne mózgi, każdy dla siebie samego funkcjonujący. No, niektórzy, jak tak jesteśmy przy filozofii, nawet w ogóle zastanawiają się, co jest istotną stroną ludzkiego bytu. W końcu czuwamy tylko po to, jak ktoś z badaczy sobie napisał, żeby zaspokoić swój głód i popęd seksualny. Śpimy snem REM, żeby odpocząć po tym czuwaniu, kiedyśmy walczyli, szukali partnerek. No i potem dopiero w śnie REM ten mózg może zająć się sam sobą, kiedy jest uwolniony od ciała i może wreszcie zająć się doskonaleniem swojej własnej materii. Ale to jest filozofia. I teraz tylko króciutko, może. Te trzy zapisy, czyli EEG, EOG, EMG, i widzimy, że tak naprawdę zasypianie, no może tutaj ciężko widać, ale można zobaczyć, zresztą może ja na chwilę pokażę następny slajd. Widać wyraźnie czuwanie i sen, tak zwane stadia 3 i 4, czy sen głęboki. Widać, że ten zapis górny EEG, który tutaj jest rozsypany, jakbyśmy tak zaczęli liczyć sobie te ząbki, to byśmy wtedy doliczyli około 20, a jeśli tu policzymy, to zobaczymy, że w czasie jednej sekundy mamy dwa na przykład. I to są tak zwane fale wolne. I to jest odkrycie dokonane mniej więcej pod koniec lat 80., na przełomie 80., 90. Znaczy odkrycie polegające na tym, że powiązano te fale wolne, czyli ilość fal wolnych, z głębokością i jakością snu. I to, co ja powiedziałem kwadrans wcześniej, że badając sen możemy absolutnie obiektywnie ocenić nie tylko ten sen ilościowo, ale jakościowo, to jest właśnie ocena ilości tych fal wolnych. Im więcej fal wolnych, tym sen jest głębszy, tym bardziej regenerujący. Im jest ich mniej, tym się człowiek gorzej wysypia. I to jest sprawa oczywista. Natomiast jeśli chodzi o sen REM, wracając do tego naszego wcześniejszego wykazu, to widzimy zupełne zwiotczenie mięśni, bo to jest jasne. Skoro mózg pracuje, to w związku z tym muszą być mięśnie zwiotczone, żebyśmy nie biegali. Tak powiem, że na marginesie istnieją choroby polegające na tym, że dochodzi do zaburzeń tego wyłączania napięcia mięśniowego. Takie już to robione były słynne eksperymenty jeszcze w latach 70., 80., to były słynne koty Jouvetta czy Morrisona, kiedy uszkadzano im pewne struktury w pniu mózgu, w nakrywce mostu, i te koty wchodząc w sen REM się zrywały i zaczynały biegać. Biegać, latać, polować na myszy. Badacze stwierdzili, że jakby ruszają się w ślad za swoimi marzeniami sennymi. Także mamy zapis EEG zbliżony, tak jak w czuwaniu, ruchy gałek ocznych, bo to jest, no stąd się ta nazwa tego snu wzięła, i zupełnie wyłączone napięcie mięśniowe. I to jest sen REM. No i teraz jakby tutaj kończąc ten wywód fizjologiczny związany z badaniami snu, chciałem pokazać w tym momencie taki oryginalny wydruk z badania snu. To jest człowiek zdrowy, młody, 30-kilkuletni, żebyśmy może zobaczyli, jak wygląda naturalny, prawidłowy przebieg snu. I może po kolei. Na górze mamy tak zwany hipnogram, czyli opis snu dokonany oczami badacza w oparciu o kryteria Rechtschaffena i Kelsa, czyli podział snu na poszczególne tak zwane stadia. Stadia snu 1, 2, 3, 4 snu non-REM i sen-REM. Natomiast na dole mamy wykres poszczególnych elementów tego polisomnogramu, czyli fale delta. To są te fale wolne, które pokazałem przed chwilą, czyli te fale, które odpowiadają za głębokość, za jakość snu. Pozostałe elementy z polisomnogramu myślę, że możemy sobie w tej chwili darować, by już nie komplikować sprawy. Następnie mamy ruch gałek ocznych, charakterystyczny, jak już wspomniałem, dla czuwania oraz poszczególnych elementów snu REM, tego snu paradoksalnego, zmiany napięcia mięśniowego i okresy ruchu, kiedy pacjent się przekręca z boku na bok. No i teraz, co możemy na podstawie tego snu zobaczyć, jak ten sen wygląda. Przede wszystkim od razu rzuca w oczy to, że przebieg snu jest niejednorodny. To nie jest tak, jak myślano przez całe tysiąclecie, że człowiek zasypia wieczorem, tu się budzi, a w środku się nic nie dzieje. Bzdura. Sen ma charakter bardzo niejednorodny. Od razu widać, że śpimy głębiej, płycej, głębiej, płycej, głębiej, płycej, głębiej, płycej. Także widać, że zmienia się charakterystyka snu. Widzimy również, że sen najgłębszy jest na początku, płytszy jest na końcu, stąd może te mity, że najlepiej śpimy przed północą. To, czy przed północą, to nie wiadomo, ale na pewno najgłębiej śpimy na początku nocy. Widzimy, że to się układa w cykle i rzeczywiście miarą czasu jest cykl snu. Cykl snu trwa około 1,5 godziny, około 100 minut. I to jest miara czasu we śnie. Te cykle są też troszkę uwarunkowane, znaczy zarówno rozkład tych cykli, jak i długość jest troszkę uwarunkowane genetycznie. Już tak powiem na marginesie, że taką charakterystykę snu robi się na przykład u samotnych żeglarzy, czy tych, co samotnie pływają przez Atlantyk, żeby sobie mogli wyznaczyć pory, kiedy jest łatwiej stać, zrobić wachtę. Znaczy obejrzeć, co tam się z tą łodzią dzieje, bo każdy z nas ma taki wzorzec mniej więcej zakodowany genetycznie. Widać, że mówię, najgłębszy sen jest na początku, ale to nad ranem dominuje sen REM. Czyli wtedy, kiedy już żeśmy się wyspali, wypoczęli, zregenerowali, wtedy mózg się może zająć samym sobą i może no, zająć się tą regeneracją psychiczną, którą to nazywa.
Co jeszcze dalej widać? No, na przykład obraz tego snu pokazuje nam taki problem budzenia się lewą albo prawą nogą. Jeśli przypomnimy sobie, to we śnie głębokim mózg bardzo głęboko śpi, jest bardzo głęboko uśpiony. Budzenie człowieka na szczycie tych fal wolnych to jest w ogóle gehenna. Jeśli ktokolwiek, nie wiem, lekarz na dyżurze był budzony około pierwszej, drugiej w nocy, wtedy kiedy głęboko zasnął, czy powiedzmy pół godziny po zaśnięciu, to wie, że budzi się nieprzytomny, potrzebuje zwykle kilku minut, żeby do siebie dojść. Może nawet wykazywać zaburzenie świadomości. Stan taki nazywamy upojeniem przysennym. Jest to po prostu wolne dochodzenie do pełnej świadomości. Więc człowiek obudzony w śnie REM jest od razu aktywny. Każdy, kto miał koszmary senne, wie, się zrywa z uczuciem, że ktoś go przed sekundą dusił albo spadał w przepaść. Czyli w związku z tym, jeśli się budzimy tak jak ten człowiek, wtedy, kiedy miała ten sen wolnofalowy, wtedy on na pewno stanie lewą nogą, będzie długo do siebie dochodził, przycierał oczy. Jeśli by się paradoksalnie obudził pół godziny wcześniej, to wstanie prawą nogą. Tego, że będzie od razu aktywny. Ale jeszcze będzie zadowolony, zależy od tego, co mu się śniło, no ale to już jest jakby odrębne zagadnienie. Więc jeszcze w tym fizjologicznym śnie na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę, mianowicie okresy ruchów, dlatego że to jest w tej chwili taka dziedzina, czyli zaburzenia ruchowe we śnie, to jest dziedzina medycyny, która chyba się robi dosyć modna i bardzo popularna, czyli jakby związki bezsenności z zaburzeniami ruchowymi, zespołami spokojnych nóg, czyli wolnym ruchem kończyn. Ja tylko pragnę pokazać jedną rzecz, że każdy człowiek się rusza we śnie. Jakby to jest naturalna sprawa, no nie da się 8 godzin przeleżeć w jednym miejscu, każdy z nas się kręci, przekręca się z boku na bok, natomiast dyskusja, czy tych ruchów jest za mało, czy za dużo, myślę, że już jest jakby dyskusją bardziej kliniczną. Także to warto pamiętać, że każdy z nas może we śnie się ruszać, każdy z nas we śnie się przynajmniej na kilka minut wybudza i to jest jakby pełna fizjologia. Poza polisomnografią, którą do tej pory pokazywałem i opisywałem, istnieje jeszcze druga bardzo ciekawa i bardzo, jak powiedziałem, fajna metoda diagnostyczna, jeśli chodzi o badanie snu, czy może bardziej badanie rytmów, to jest tak zwane aktografy. Czyli badanie aktywności ruchowej z zastosowaniem aktografu, to jest takie urządzenie, które się nosi na nadgarstku, to jest specjalnie zdjęcie małej dziewczynki, żeby było widać, że jest to nieuciążliwe. Teraz te aktografy, to już jest sprzed kilku lat aktograf, teraz obecne aktografy są dużo mniejsze, są niewiele większe od normalnego zegarka i one w sposób bardzo czuły rejestrują aktywność. Jak widać tutaj na tym rysunku, okazuje się, że jak człowiek śpi, to jest dużo mniej aktywny niż wtedy, kiedy nie śpi. Mało tego, jak nawet ma drzemki czy jakieś tam znieruchomienia w ciągu dnia, to i tak ta aktywność jest dużo większa niż w nocy. Nie jest to oczywiście może tak precyzyjne badanie, jak badanie polisomnograficzne, ale za to pozwala ocenić w bardzo długiej skali czasu, dni, tygodni, czy nawet miesięcy, aktywność ruchową. Mówię znowu, to jest, to na tym rysunku widać również, no tu jest, chodzi o, mówimy o ocenie snu, więc widzimy okresy czuwania i okresy snu. Widać, że to badany osobnik weekendy spał na przykład godzinę dłużej niż w normalne dni robocze, także mówię, można poniekąd obiektywnie sen też ocenić. Natomiast przy okazji snu również ta metoda jest doskonałą metodą do badania rytmów okołodobowych, że tak powiem. Już powolutku zahaczamy o elementy chronobiologii, które są też oczywiście związane ze snem, ale na przykład widać, tutaj, jak sobie zrobimy uśredniony wynik z całego miesiąca, to widać u tego osobnika badanego pewne takie trzy cykliczne rytmy. Po prostu według takich rytmów żyje. No i teraz tutaj kończąc jakby ten cały wywód fizjologiczny, chciałem przedstawić Państwu aktualnie obowiązujące koncepcje związane z regulacją snu. No bo tutaj dużo na ten temat mówię o tym, że się badało się w latach 50., 70., 80., natomiast co z tego tak naprawdę wynika i czy tak naprawdę wiemy w tej chwili, dlaczego zasypiamy, czemu się budzimy. No prawdą jest, że jeszcze nie wszystko wiemy. Ciągle ten sen zawiera jeszcze w sobie bardzo wiele tajemnic, ale też prawdą jest, że w porównaniu z okresy sprzed 20-30 lat, nasza wiedza bardzo się, niezwykle się posunęła do przodu i w tej chwili już to, co było parę lat temu, czy paręnaście hipotezami, teraz już jest jak gdyby udowodnione. Także w świetle jakby obecnej wiedzy wydaje nam się, że to, żebyśmy dobrze spali, prawidłowo zasypiali, prawidłowo budzili się i wysypiali się w nocy, że ten stan fizjologiczny związany jest z trzema takimi procesami. To jest oczywiście pewien schemat, natomiast od razu mogę powiedzieć na początku, że to jest schemat, który jest bardzo mocno osadzony w strukturze biologicznej naszego organizmu, czy jeszcze lepiej naszego mózgu, bo jak już mówiłem wcześniej, są pewne elementy już jakby wykazane, udowodnione zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Więc może zacznijmy po kolei. Pierwsza sprawa, pierwszy taki proces związany z regulacją snu, to jest tak zwany proces wewnątrzdobowy, ultradialny. To jest nic innego jak to, co pokazywałem przed chwileczką na polisomnogramie, na przemienny przebieg snu non-REM i snu-REM. Czyli mamy sen głębszy, płytszy REM, głębszy, płytszy REM i to jest taki cykliczny przebieg snu. Wiemy już, że te procesy snu, zarówno sen non-REM, jak i sen REM jest regulowany specyficznymi ośrodkami w mózgu. Każdy z tych rodzajów snu ma swoje własne
powiedzmy grupy komórek nerwowych, których aktywacja powoduje powstanie snu. Zresztą, żeby było ciekawiej, te dwie grupy komórek są sobie powiązane wzajemnym sprzężeniem, czyli jakby głęboki sen aktywuje neurony włączające sen REM, aktywny sen REM aktywuje ponownie te grupy komórek, które wywołują sen głęboki, ten sen wolnofalowy, który pokazywałem chwilę wcześniej. Także można powiedzieć, że przebieg nocy to jest taki naprzemienny balans dwóch grup neuronalnych, takie wzajemne przenikanie się jednego z i drugiego. Drugi proces związany z naszym spaniem istotny to jest proces okołodobowy, czy rytm okołodobowy, cirkadialny z łaciny. To jest nic innego jak wahania się naszego poziomu czuwania, czy poziomu senności w ciągu całej doby. I to każdy z nas doskonale wie, jeśli mu się zdarzyło, nie wiem, położyć spać do łóżka, nawet po nieprzespanej nocy, to wiadomo, że w ciągu dnia nie jesteśmy w stanie przespać 8 godzin. Nasz organizm w ciągu dnia nie jest nastawiony na spanie. Jest nastawiony na czuwanie. Na odmiany każdy, kto próbował czuwać w nocy, wie, że są takie pory, pierwsza, trzecia, kiedy bardzo ciężko jest utrzymać uwagę, dlatego że nasz mózg jakby domaga się wtedy spania. Tutaj, żeby być jeszcze ścisłym, to należałoby taki garbik domalować około godziny 13-15. W wielu badaniach udowodniono już bez żadnej wątpliwości, że u, można powiedzieć, nawet większości ludzi w okolicach 13-15 czy 6 popołudnia mamy bardzo duży poziom senności. Zresztą wiemy, że dużo krajów, zwłaszcza takich cieplejszych, sobie funduje obligatoryjną siestę i wtedy całe życie zamiera. Także jest to pełna fizjologia. Mogę tutaj dodać na marginesie, że nawet w Polsce prawie 30% ludzi przyznało się do regularnych drzemek poobiednich. Notabene głównie śpią bezrobotni studenci, czyli ci sobie mogą pozwolić na spanie, bo nie ma w Polsce zwyczaju siesty. Ale w każdym razie, jak mówię, ten garbik w ciągu dnia jest typowy. Zresztą też przy okazji tego rytmu mogę też dodać taką ciekawe badania, kiedy analizowano na przykład ilość wypadków, to się okazuje, że gdybyśmy na tą krzywą rytmu okołodobowego nałożyli częstotliwość wypadków, to są krzywy dokładnie się powielające. Także znacznie więcej wypadków mamy wtedy, kiedy jest wyraźnie zwiększona senność naszego mózgu. I to jest rytm okołodobowy. Wiadomo, że ten rytm jest dyktowany naszym wewnętrznym zegarem biologicznym, który mieści się w jądrze nadskrzyżowaniowym. Ten zegar jest mało precyzyjny, to jeszcze doskonale wiemy, że tym zegarem jest łatwo sterować, łatwo możemy te pory spania przesuwać. I to, żeby on dobrze funkcjonował, musi być codziennie, każdego ranka regulowany światłem. Światło jest najsilniejszym synchronizatorem tego zegara. Gdy światła brakuje, też może to jest taka ciekawostka, jeśli się człowieka czy zwierzę laboratoryjne umieści na przykład w jaskini czy w jakimś bunkrze, wtedy się okazuje, że czy człowiek czy zwierzę żyje rytmem dłuższym niż 24 godziny, 25, 26, także każdej kolejnej doby jakby sobie tą dobę własną wydłuża. To, że my jesteśmy w stanie żyć według doby geofizycznej 24 godziny, jest właśnie zależne od tego, że zegar jest codziennie synchronizowany światłem. To jest drugie potencjalne miejsce zaburzeń, jeśli światła nie mamy, a okazuje się w takich już badaniach społecznych, że w tej chwili ludzie przeciętnie na świetle spędzają powiedzmy do godziny dziennie, z reguły wychodzą z domu, jak jest ciemno, siedzą w ciemnym pomieszczeniu przy jakiejś jarzeniówce, wracają do domu, jak jest ciemno, także ta ekspozycja na światło jest niewielka. Myślę, że to jest jeden z kolejnych kamyczków do ogródka zaburzeń snu, że ten nasz zegar już troszkę głupieje, bo brakuje mu takiego naturalnego synchronizatora. I trzeci proces, nazwany przez autorów tej koncepcji homeostatycznym, tłumaczy, dlaczego w ogóle zasypiamy, jak to jest, że się budzimy. I tutaj założenie jest takie, że w ciągu naszego dnia, kiedy rano się obudzimy, to w ciągu naszego czuwania narasta w nas taka tak zwana potrzeba snu, możemy nazwać poczuciem zmęczenia, to jakby na jedno wychodzi. Substrat tej potrzeby snu biologicznej nie jest do końca znany. Wydaje nam się, że pod tą krzywą kryje się jakaś, jak to nazywamy, endogenna hipnotoksyna. To jest hipotetyczna substancja, ciągle jeszcze nie odkryta, ale być może niedługo będzie odkryta, której gromadzenie się w ciągu dnia wywołuje senność. Tutaj mogę tylko na marginesie tego procesu takich przytoczyć kilka badań robionych. To już dawno temu, 100 lat temu po raz pierwszy takie badanie robiono, kiedy jakieś zwierzę na przykład pozbawia się snu przez kilka dób, to potem płyn mózgowo-rdzeniowy podporany od tego zwierzaka, podany innym, usypia je natychmiast. Czyli jest jakiś dowód pośredni na to, że w naszym mózgu gromadzi się jakaś endogenna substancja nasenna. Wydaje nam się, że taka substancja istnieje i ona właśnie jakby jej poziom jest miarą naszej potrzeby snu czy poczucia zmęczenia. I teraz co się dzieje? W pewnym momencie doby osiągnie ona jakiś próg krytyczny. Jeśli to się zbiegnie z zwiększonym poziomem senności dyktowanym zegarem biologicznym, to powoduje aktywację neuronów generujących sen. I wtedy wysypiamy się, jak mówię, głębiej, płycej. I wtedy, kiedy żeśmy się troszkę zregenerowali, żeśmy wyeliminowali tą endogenną hipnotoksynę, to się jednocześnie zeszło z obniżonym poziomem senności, czy wzrostem poziomu czuwania według naszego zegara, to wtedy się wybudzamy i wstajemy. I tak naprawdę
dzięki tak by tym trzem procesom, czyli może takiej naturalnej homeostazie, równowadze pomiędzy tymi trzema procesami, jesteśmy w stanie normalnie spać, normalnie się wysypiać, a z drugiej strony zaburzenie któregokolwiek z tych procesów powoduje pojawienie się różnorodnych zaburzeń snu. Tutaj jeszcze mamy na kolejnym obrazku przykład takiego modelowania tymi procesami. Tak jak już mówiłem wcześniej, to są oczywiście rysunki schematyczne, ale są wszystkie oparte o bardzo rzetelne badania naukowe. To nie jest tylko tak, że tam się wydaje, że tak jest, tak po prostu jest. I tu jest przykład modelowania tego snu u pacjenta czy u człowieka, który w nocy nie śpi. I tu mamy normalną ten harmonijny przebieg, czyli tak się, tak. Teraz ta potrzeba snu, zasypiamy, wysypiamy się i to tak sobie harmonijnie przebiega. Natomiast jeśli mamy sytuację, w której człowiek nie spełni, powiedzmy lekarz na dyżurze czy dziennikarz pracy w nocy, i co wtedy mamy? Potrzeba snu nie została zrealizowana, narasta dalej. To jest możliwe, no każdemu zdarzy się jakaś noc nieprzespana zdarzyła i wtedy kolejnej nocy, kiedy zasypiamy spokojnie, widać, że śpimy dwa razy głębiej, bo ta krzywa jest jakby miarą głębokości snu, czyli jakby ilości fal wolnych i śpimy tylko niewiele krócej. Także to jest jakby kolejna cecha naszego snu, która mówi wyraźnie, że jakby deficyt snu jest odrabiany poprawą jakości, a nie ilości. Każdy z nas wie, że jak nie przespaliśmy całej nocy, to ta noc podeprywacyjna nie jest 16-godzinna, tylko powiedzmy 9-10-godzinna, ale to jest dużo głębsza. Dwa razy głębsza niż sen normalny. Tutaj może znowu na marginesie, bo czasami widzę zawsze uśmiech na twarzy, ha, jak tak jest, to może będę teraz spał co drugą noc, bo sobie spokojnie zyskam parę godzin. To jest nieprawda, dlatego że od razu dodam, taki model na przykład pracy zmianowej, gdybyśmy go dalej powtarzali, oczywiście prowadzi do bardzo poważnych zmian regulacyjnych. Mówiąc najprościej już na tym rysunku, czasami dochodzi do takiej sytuacji, kiedy się kładziemy po nocy podeprywacyjnej i nie śpimy 9 godzin, tylko śpimy powiedzmy 3-4. I nie jesteśmy się w stanie wyspać, dlatego że nam się przesterowały te wszystkie procesy. Także tutaj no, nie można bezkarnie tym swoim rytmem okołodobowym, tym swoim spaniem przarkać. Teraz chciałem pokazać kilka takich już też prac uważanych przez niektórych za fundamentalne, które pokazują, jak się kształtują pewne elementy naszego snu i naszego rytmu. To jest praca Kleitmana, jak już przypominam, odkrywcy snu REM, tego, który po raz pierwszy w pracowni w Chicago opisał sen REM, pokazuje, jak się kształtują rytmy okołodobowe na przestrzeni naszego życia. Widzimy wyraźnie, że mały noworodek śpi bardzo nieregularnie, pamięć jakimi chce. Dopiero około 4 roku życia można zauważyć ukształtowanie się rytmu na spanie w ciągu dnia, spanie w nocy i czuwanie w ciągu dnia. Chociaż, jak mówię, ten dołek może występować także u ludzi dorosłych, ale warto pamiętać, że nawet do 5 roku życia małe dziecko może jeszcze nie nauczyć się regularnego rytmu snu i czuwania. Widzimy również, jak zmienia się struktura snu w zależności od wieku. Wtedy, kiedy jesteśmy mali, kiedy nasz mózg wymaga intensywnego dojrzewania, wtedy dominuje sen REM, sen paradoksalny. W czym, jak mówiłem, mózg się wtedy uczy, utrwala się, dojrzewa. Jak już ten mózg dojrzał, to wtedy tego snu REM jest stopniowo coraz mniej. Przy okazji na tym rysunku jest też taka jedna bardzo ciekawa sprawa, którą chyba trudno jest w tej chwili rozstrzygnąć, mianowicie jak widzimy z wiekiem długość snu się skraca. I tutaj wśród badaczy panują pewne kontrowersje, to znaczy większość prac uważa, że pogarszanie snu z wiekiem jest jakby taką naturalną cechą naszego organizmu. W końcu jak jesteśmy starsi, to jesteśmy słabsi, mniej odporni, częściej zapadamy na różne choroby, czy układu krążenia, czy depresji i tak dalej, i także z wiekiem nasz sen się pogarsza. Ja muszę tutaj powiedzieć, że moim zdaniem nie jest to pogląd do końca uzasadniony, czy udowodniony. Wydaje się, są też pewne dowody na to, że to pogarszanie się snu z wiekiem obserwowane w wielu pracach jest tak naprawdę wynikiem większej liczby różnych chorób, czy różnych dolegliwości, czy także, no nie wiem, chociażby zmiany statusu społecznego człowieka w wieku emerytalnym, a nie samej cechy snu. Czyli innymi słowy, już nawet mamy lat 60-70, ale jesteśmy zdrowi fizycznie, zdrowi psychicznie i usatysfakcjonowani społecznie, wtedy ten nasz sen wcale nie musi być taki gorszy i taki zły. No ale to jest być może temat na zupełnie odrębne zagadnienie. No i trzecia rzecz, bardzo ciekawa, jeśli chodzi o sen, bo tutaj mówiliśmy o długości snu, o jakości snu, o przebiegu, o mechanizmie, ale tak naprawdę dla nas wszystkich śpiących, dla lekarzy, którzy sen oceniają, czy dla pacjentów, którzy śpią, podstawową miarą jakości snu jest długość snu. To jest taka prosta zbitka społeczna. Spałem długo, spałem dobrze, spałem krótko, spałem źle. Już teraz wiemy, że to jest nieprawda, że nie od długości snu zależy to nasza regeneracja, tylko od jakości, ale do długości snu musimy też jakiś pogląd tutaj sobie wyrobić. Rodzi się też często pytanie, często zadawane przez dziennikarzy, ile powinniśmy spać? 2, 3, 5 godzin? Zawsze każdy ma w pamięci historię Napoleona, który spał krótko. Ja zawsze dodaję, że Edison z kolei był śpiochem, a też nie był głupszy od Napoleona, więc tutaj jakby reguły jasnej nie ma. Ale co na ten temat mówi nauka? Robiono pracę, to jest akurat przykład pracy szwajcarskiej, robionej w połowie lat 80.,
ale od razu mogę tutaj dodać, że w połowie lat 90. zrobiliśmy pierwsze w Polsce badania dotyczące epidemiologii i zaburzeń snu i stylu spania Polaków i wyniki były identyczne. Otóż coś się okazało, że długość snu jest normalną zmienną biologiczną, jak każda inna zmienna biologiczna, jak waga, nie wiem, wzrost, kolor oczu i tak dalej, czyli mamy przeciętną te 7-8 godzin plus potem kolejne odchylenia standardowe. Także widzimy z tego wyraźnie, że większość, przeciętnie ludzie śpią około 7-8 godzin, natomiast są zawsze takie skraje, którym kilkuprocentowe, którym wystarczy 5, którzy muszą spać ponad 10 godzin. I to nie zaskakuje. Długość snu jest cechą genetyczną, genetycznie uwarunkowaną. Mogę tak przy okazji tutaj, znaczy na marginesie tej długości snu, jedną rzecz tak dodać, bo już tutaj mówiliśmy o tym, że na jakość snu ma wpływ sen wolnofalowy, ten taki głęboki, tak zwany sen delta oraz sen REM. I się okazuje, że jeśli byśmy porównali tych ludzi śpiących 5 godzin z tymi, którzy śpią 10 godzin, to i ci mają mniej więcej tyle samo snu wolnofalowego i snu REM w wartościach bezwzględnych, czyli mniej więcej 2 godziny snu wolnofalowego, 2 godziny snu wolnofalowego, 2 godziny snu REM i 2 godziny snu REM. Także różnica między tymi ludźmi głównie polega na tym, jak szybko potrafią te stadia zmieniać. Więc jakoś tak paradoksalnie można powiedzieć, że długość snu zależy od tego, jak to potrafi szybko spać, jak szybko się przełączają te poszczególne grupy neuronalne. I tak mówię, to jest to cecha genetyczna. Są tacy, którzy się bardzo dobrze regenerują, śpiąc tylko 5 godzin, natomiast są tacy, którzy muszą mieć ten rozruch dużo dłuższy. Zresztą jest też bardzo istotna informacja, nie da się przesunąć. Znaczy oczywiście sztucznie można wszystko zrobić, natomiast nie daje to wtedy pełnego komfortu. Co z tych badań jeszcze jednego wynika? Mianowicie widać, że czerwona kreska to jest spanie w dni robocze, natomiast niebieska to jest spanie w weekendy. I się okazuje, że ci Szwajcarzy, podobnie jak Polacy, wszyscy śpią w weekendy godzinę dłużej. I ci krótko śpiący, i ci średnio śpiący, i ci długo śpiący. Oznacza to tylko tyle, i jest to niewątpliwa informacja już społeczna, że skoro w weekendy sypiamy dłużej, czyli w dni robocze się raczej nie wysypiamy, skoro musimy potem to nadrabiać. Także jest to pewna obserwacja, jak mówię, społeczna, która wyraźnie pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy społeczeństwem niewyspanym. I to znowu chyba nie zaskakuje. Mówiliśmy tutaj dużo o zegarze biologicznym, o rytmach. Wiadomo, że nasz mózg, nasz sen kształtował się pod wpływem pewnych bodźców zewnętrznych, czyli człowiek jakby musiał żyć zgodnie z naturą. Jak było ciemno, kładł się spać, jak było winno, to wstawał. Były takie kiedyś, pamiętam, zabawne prace, które szacowały, że w okresie średniowiecza w nocy czuwali tylko strażnicy i złodzieje, to było tam poniżej 0,5% populacji. A w tej chwili szacuje się, że w społeczeństwach takich, no, zindustrializowanych, w nocy pracuje 50, 60 i więcej procent ludzi. Myślę, że każdy słuchający wie, że kładzie się spać nie wtedy, kiedy jest śpiący, tylko wtedy, kiedy skończy swoją robotę i zajęcia. Wstaje nie wtedy, kiedy się wyspał, tylko kiedy go budzi budzik. Także mamy jakby konsekwencje permanentnie, stale zaburzonego rytmu okołodobowego. I to jest, myślę, kolejna jakby przyczyna do tego, dlaczego zaburzenie snu nazywa się w tej chwili chorobą społeczną czy chorobą XXI wieku. No i tyle, jeśli chodzi o fizjologię, więc teraz nie możemy przejść do zaburzeń snu, do bezsenności lub możemy zrobić przerwę.